Z kolei pani Patrycja zadała bardzo podobne pytanie, a już odpowiedź zapewne będzie inna. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą niezwiązaną bezpośrednio z czynnością dokonaną z bankiem będzie traktowany jako konsument? No tutaj nie wiemy, kiedy ta osoba, rozumiem osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawarła umowę, to znaczy na ile wcześniej niż prowadziła tą działalność i tak naprawdę co się działo z tą nieruchomością, czy ona w jakikolwiek sposób była wykorzystywana celowo w tej działalności gospodarczej. Dokładnie, bo to też trzeba, to tak naprawdę no, w tych sprawach jest dużo zmiennych, więc ja bym tutaj też nie chciał oferować wyroków jakby pochopnych, żeby nie wprowadzać po prostu państwa w błąd, jednakże na pewno nie musi być wyłączona ta ochrona konsumencka w tego typu sytuacjach, ale z konkretnym pytaniem to ja bym mógł odpowiedzieć, jeśli mógłbym się zapoznać ze stanem faktycznym, tak naprawdę indywidualnym. Tak, także pani Patrycjo, odpowiedź jest nieco inna, bo to bardzo w tym akurat pani konkretnym przypadku zależy od wielu czynników. Natomiast no, generalnie, jeżeli pani zawierała umowę jako konsument, to ciężar dowodu, zgodnie z artykułem 6 KPC, leży po stronie banku, żeby udowodnił, prawda, to dokładnie, czy pani jest przedsiębiorcą, czy nie w takiej sytuacji. Natomiast oczywiście najpierw trzeba to zweryfikować, żeby w ogóle wiedzieć, czy złożyć pozew, a jeżeli złożyć, to do którego sądu, bo oczywiście jeżeli mamy takie postępowania, gdzie kredytobiorca zawarł bezpośrednio czynność prawną z bankiem, czyli umowę kredytową w związku z swoją działalnością gospodarczą, wtedy oczywiście składamy pozew do sądu gospodarczego w tym przedmiotowych tych sprawach. Kolejne pytania również pojawiły się trochę wcześniej. Pani Anna. Pani Anna pisze, że ma pozew tylko o zwrot nadpłaconych rat. Czy sąd może w takim przypadku też unieważnić umowę, czy musi być złożony osobny pozew? Znaczy, to jest tak, bym też chciał podzielić tak naprawdę odpowiedzi, bo od razu na drugą część tego pytania odpowiem, że nie musi być złożony osobny pozew, ale sąd też nie może jakby według własnego, że tak się wyrażę kolokwialnie, widzimisię, unieważniać sobie umowy, jeśli roszczenie jest tylko o zwrot nadpłaconych rat. Jeśli pani by była zainteresowana tym, aby doszło do unieważnienia umowy, można wtedy rozszerzyć powództwo, które już się toczy, więc to nie musi być osobny pozew. Aczkolwiek jeśli zostaniemy przy tym powództwie, które jest, czyli tylko o zwrot nadpłat, wtedy sąd tutaj wydaje wyrok tylko w ramach tego roszczenia, ponieważ sąd nie ma prawa do wyrokowania ponad żądanie. Tak, no oczywiście pani Anno, my zakładamy tutaj, że pozew jest o zwrot nadpłaconych rat z tytułu abuzywności, tak, a nie dokładnie nadpłaconych rat z tytułu spłaty kapitału, bo takie roszczenie też mogło być. No tutaj to, co powiedział mecenas, jest najbardziej prawdopodobne i tego się trzeba trzymać i odpowiedź pani Anny jest taka, oczywiście na każdym etapie przed zamknięciem rozprawy, czyli ostatniego posiedzenia, można zrobić to rozszerzenie i zdarzało się, że faktycznie przed zamknięciem na ostatniej rozprawie takie rzeczy miały miejsce z uwagi na różne okoliczności, które przemawiały za tym, że co prawda wydłużało to postępowanie wówczas, no ale tutaj liczyło się to dobro kredytobiorcy i to, żeby on miał te roszczenie zabezpieczone ze wszech miar, tak byśmy to powiedzieli. Tak? I byłoby one najbardziej aktualne, że pani Anno, proszę jak najbardziej zweryfikować i zawsze można rozszerzyć powództwo bez konieczności, tak jak powiedział mecenas, składania osobnego pozwu. To wszystko będzie wówczas w jednym wyroku i to jest między innymi właśnie też w tym kierunku idzie w ogóle, idą przepisy, żeby ten interes prawny był dalej odsunięty, czyli właśnie mówi nie tylko o zapłatę, ale również o to, że między stronami będzie już ustalony na zawsze podział praw i obowiązków, jeżeli w ogóle ta umowa byłaby jeszcze ważna. Dokładnie. Pani Małgorzata pyta się, czy macie Państwo pozwy złożone przeciwko Deutsche Bankowi i czy macie jakieś już wyroki dla tego banku? No tutaj odpowiedź jest oczywiście pozytywna, tych spraw jest bardzo dużo. Jutro będziemy mieli prawdopodobnie wyrok w sprawie nawet w sądzie gospodarczym Deutsche Banku, także proszę obserwować, mam nadzieję, że już się uda, bo wyrok miał zapaść w czasie koronawirusa i oczywistych względów nie został wydany. Natomiast no, wcześniejsze tutaj ten wyrok, który omawialiśmy, dotyczący kredytu denominowanego, to właśnie był kredyt Deutsche Banku, gdzie sąd stwierdził brak konsensusu w przedmiocie ustalenia kwoty kredytu i stwierdził nieważność tej umowy. Także tak jak najbardziej jest to niezbyt popularny bank, kredyt, ale oczywiście takie postępowania członkowie społeczności Życia Bez Kredytu mają wytoczone. Jak najbardziej, bo ten Deutsche Bank też uchodził wśród niektórych kredytobiorców jako taki, z którym trudno jest wygrać, jednakże tak, jak wskazuje doświadczenie, jeśli umowa jest nieważna, jest po prostu nieważna i tak naprawdę niezależnie od tego, jaki to jest bank, możemy tę sprawę wygrać, tak? Jest szansa na wygraną. No to już, jeżeli już rozszerzamy temat Deutsche Banku, to oczywiście trzeba stwierdzić, że jest to, może tak, nie jest to najprostszy bank, biorąc pod uwagę zarówno orzecznictwo, czyli ilość procentowo wygrywanych spraw, jak i też samą konstrukcję umowy na przestrzeni lat. I tutaj trzeba stwierdzić, że tak naprawdę na przestrzeni chociażby 2006, 2007 i 2008 bank stosował bardzo różne zapisy, chociażby co do systemu rat spłaty. Tutaj są sławetny system rat równych, które nigdy nie były równe. A co ciekawe, bank dzięki temu sobie zabezpieczał dodatkowy zysk, gdyż skracał bez wiedzy kredytobiorcy okres kredytowania, czyli przez to zawyżał też ratę odsetkową. No tutaj zresztą Deutsche Bank jest jedynym bankiem, który przyznał się generalnie na całym świecie, czyli również w Europie, do tego, że manipulował również Liborem. Także no bank, który w zasadzie można powiedzieć w żaden sposób nie określał tego świadczenia obiektywnie, które miał regulować później kredytobiorca, a mimo wszystko nie jest to bank, gdzie mam przeświadczenie o tym, że jest to bank, gdzie faktycznie najwięcej spraw procentowo jest wygrywanych. Są inne banki, gdzie się wygrywa 100% spraw. Pani Patrycja pyta się, jak odniesiemy się do wyroku sądu dotyczącego tego, że bieg przedawnienia roszczenia dla banku rozpoczyna się z chwilą unieważnienia umowy. Właśnie już tutaj pan mecenas dzisiaj chwilę o tym mówił, może proszę rozszerzyć jeszcze, skoro mam pytanie. No, tak jak już wspomniałem wcześniej, no, według nas, ale nie tylko nas, jest to zupełnie bezpodstawne, ponieważ jak tutaj w też już wspomnianym wyroku Sądu Najwyższego sąd określił, że nieważność umowy ocenia się na chwilę jej zawierania, więc tutaj nie mamy de facto do czynienia z unieważnieniem umowy, tylko że z ustaleniem jej nieważności, tak? I więc bieg przedawnienia musi rozpocząć się właśnie z momentem wypłaty kapitału, a nie zaś z momentem wyrokowania przez sąd, dlatego że to by zupełnie odwracało całą istotę tak naprawdę tych postępowań i to by de facto świadczyło o tym, że ta umowa była ważna, a dopiero sąd ją unieważnił, a to nie o to chodzi. Właśnie sęk jest w tym, że ta umowa była nieważna od samego początku. Tak jest. Tutaj miałem prośbę o udostępnienie ponownie kalkulatora, więc udostępniłem to, proszę bardzo. Pytanie pani Marzeny, jakie mamy doświadczenia z Nordea Bank? Oczywiście z Nordea Bank również wiele osób, wielu takich klientów posiadamy i te sprawy są, prowadzimy je, także i również te sprawy jak najbardziej można wygrać, więc po prostu zapraszam do skorzystania z konsultacji, skorzystania tutaj z środków, które są udostępnione dla Państwa. W przypadku, pani Marzeno, jeszcze powiem Nordei Banku, do roku przynajmniej 2008, a później w większości przypadków również, dochodziło do tego, że bank ustalał hipotekę w złotówkach, mimo tego, że kredyt był wyrażony jako kredyt denominowany, wprost zresztą wpisany we frankach. Czyli tutaj była złamana zasada akcesoryjności, świadcząca o tym, że kredyt jest na pewno kredytem złotówkowym, złotówkowym, a bank nie ma w ogóle nigdzie podanej kwoty złotówek w umowie i przez to Wobec braku esencjalności umowy, czyli kwoty kredytu jako postanowienia istotnego, taka umowa po prostu upada, bo nie wiadomo jest, jakie świadczenie strony ustaliły i tutaj już trudno mówić, tak jak w przypadku chociażby Deutsche Banku, o tym, że bank będzie się bronił, że był to kredyt walutowy, gdyż tutaj no, nie można tego stwierdzić, gdyż nawet zabezpieczenie hipoteczne nie jest w walucie. Tutaj no, powiedziałbym, że akurat moja obserwacja to jest taka, że Nordea Bank jest bankiem, który ma najlepszy dla frankowicza kredyt. Oczywiście zakładając, że jest to kredyt do 2008 roku, później trzeba to zweryfikować, gdyż po 2008 roku w niektórych umowach bank się zabezpieczał na różne sposoby. Pan Robert pyta się, w jakich bankach wygrywa się 100% spraw. Jakby generalnie powiem inaczej. Przede wszystkim chcę zastrzec, że to sądy wydają wyroki, nie my. Każda sprawa jest inna, więc tutaj dzieliłbym to raczej na sprawy, które są sztampowe, które nie odbiegają od wzorców umownych, ani okoliczności związane z umową, wykonaniem tej umowy pierwotnie nie są inne i wówczas oczywiście powiedziałbym, że poza bankami Fortis, Deutsche Bank i BZWBK, tymi pierwotnie, to można rzec, że wszystkie dobrze przeanalizowane umowy z dobrze skonstruowanymi roszczeniami mogą należeć do grupy, gdzie wygrywa się 100% spraw, panie Robercie. Oczywiście ja cały czas będę zastrzegał, to nie my tutaj wydajemy wyroki i to nie my znamy wszystkie umowy, nazwijmy to w Polsce, my tylko mówimy o okolicznościach, które zdecydowane były, znaczy gdzie tutaj członkowie społeczności Życia Bez Kredytu przedstawili takie umowy, które stwierdziliśmy, że nadają się, czy przysługuje im, tym naszym, powiedzmy, członkom społeczności Życia Bez Kredytu możliwość dochodzenia roszczeń i one faktycznie się potwierdziły. Oczywiście nie wszystkie sprawy są tożsame, natomiast w przypadku tych spraw, o których mówiłem 100%, no to są to banki poza tymi trzema bankami. Pan Grzegorz pyta się, czy można wnieść pozew po spłacie kredytu i sprzedaży mieszkania. Już troszkę na ten temat dzisiaj rozmawialiśmy. Tak, można. Oczywiście tu też trzeba dowiedzieć się, jakie były okoliczności spłaty, czy to był przymus ekonomiczny, czy pan to zrobił z wolnej ręki, dlatego że jeżeli pan to zrobił z wolnej ręki, to jest ryzyko związane z tym, że jeżeli świadczenie było spełnione dobrowolnie, przed czasem, to prawda, sąd może uznać, że takie świadczenie niestety nie może być dochodzone. Natomiast to trzeba zweryfikować konkretnie pana sytuację. Aczkolwiek na pewno to nie wyklucza, tak co do zasady nie wyklucza możliwości dochodzenia, ale tak jak tutaj pan Kamil wspomniał, zawsze jest konieczna analiza indywidualnego przypadku, bo nie można oferować 100% właśnie wyroków jakby bez poznania tej sytuacji. Tak, okoliczności. Pan Karol pyta się, czy po odfrankowaniu trzeba przeliczyć kredyt po kursie franka z dnia wzięcia kredytu? No, znaczy tak, odfrankowienie właśnie, tak jak tutaj już wspomnieliśmy, czyni ten kredyt złotówkowym, czyli kwota kapitału, jaką pan rzeczywiście uzyskał z banku, to jest ta kwota, którą pan powinien spłacić, tak? Więc tutaj nie ma tutaj podstaw do jakby przeliczania. Po prostu chodzi dlatego, że te kwoty zawsze były de facto wypłacane w złotówkach, tak? Obojętnie od tego, co przewidywała tak naprawdę umowa, to jednak na konto kredytobiorca otrzymał złotówki i on właśnie taką ilość złotówek powinien zwrócić do banku. Pan Marcin pyta się, proszę wyjaśnić, jak działa zatrzymanie przedawnienia i jak to zrobić? To jak mniemam, chodzi tutaj o przerwanie biegu przedawnienia i to tak, każda czynność przed sądem zmierzająca do realizacji roszczenia właśnie powoduje to, iż przerywamy bieg przedawnienia. Tutaj, a najbardziej dobitnym tym tak naprawdę i najbardziej zabezpieczającym nas jest wniesienie pozwu, tak? Bo oczywiście można tutaj składać, również można złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, jednakże taki wniosek, żeby on w 100%, żebyśmy byli pewni, że on przerwie bieg terminu przedawnienia, on musi być bardzo dobrze też i szczegółowo sformułowany, on musi to roszczenie musi być dobrze wyliczone. Tak? Musi być w ogóle nadzieja na to, że nie jest to właśnie po to zrobione, żeby przerwać. Dokładnie, że nie tylko w tym celu, tylko że zmierzające do właśnie uzyskania, do egzekwowania roszczenia, więc no najbardziej tutaj ja bym po prostu polecał wniesienie pozwu, oczywiście po analizie pana indywidualnej sprawy. Panie Marcinie, jeszcze 2-3 lata temu były nadzieje, że rzecznik finansowy, przed którym również postępowanie można przerwać bieg przedawnienia, będzie pozwalał w pewien sposób załatwić i ustatuować też kwestie kredytów frankowych. Natomiast no, niestety, mimo tego, że taka czynność w zasadzie powinna przerwać bieg przedawnienia przed rzecznikiem finansowym, to niestety skutek jest, można powiedzieć, żaden, co mnie bardzo martwi, bo wiele lat temu liczyłem na to, że będzie to bardzo dobry sposób pozasądowy, nie budzący wątpliwości kwestii abuzywności, klauzul, etc. Natomiast no, niestety rzecznik finansowy jako instytucja na chwilę obecną nie zadziałał, mówię to z ogromnym żalem, bo dla wielu kredytobiorców, w szczególności dla tych, którzy mieli mniejsze kredyty, moim zdaniem było to najbardziej ekonomiczne postępowanie, natomiast niestety póki co to nie przyniosło, jeszcze nie znam osoby, dzięki której takie postępowanie przyniosłoby jakiś skutek. No i tutaj zaznaczę, panie Marcinie, też, że skonstatując tu też wypowiedź pana mecenasa, że jeżeli chodzi o przerwanie biegu przedawnienia poprzez zawezwanie do próby ugodowej, to my tego nie robimy, dlatego że chociażby w zeszłym roku Sąd Najwyższy właśnie wydał takie postanowienie, które generalnie trochę przekreśla te wszystkie zawezwania jako takie pozorne. Zresztą dzisiaj kolega tutaj był na zawezwaniu, nawet nikt się nie stawił z banku, więc tutaj można powiedzieć, że to są bezcelowe czynności, które w zasadzie na dzień dzisiejszy nic nie dają. Jest to niepotrzebna strata czasu i pieniędzy. Pan Michał jeszcze pyta się, czemu Fortis jest trudny i ciężko jest na 1100%. No nie, no powiedziałbym tak, no to też zależy wszystko od wzorca umownego. Też Bank ma różne wzorce na przestrzeni wielu lat, tam akurat od 2006, 2007, 2008, więc tutaj można powiedzieć, że trudno jest wygrać w tych kredytach, które miały, powiedzmy, nieco bardziej były bezpieczne dla banku, miały pewne obowiązki wypłaty franków, spłaty franków, czyli traktowały ten kredyt jako taki typowo kredyt walutowy. Wówczas faktycznie jest problem, jeżeli ktoś zaczął od razu spłacać franki, jeżeli wszystkie pieniądze były wypłacone we frankach, bo zdarzało się też, że klient miał cel wyrażony we frankach i takie kredyty właśnie to umożliwiały, jak Fortis, Deutsche Bank. Także tutaj mówiąc o braku 100% oczekiwania na wygraną, zawsze bierzemy pod uwagę pewnego rodzaju ryzyka stricte związane z tą konstrukcją umowy, ale też z zachowaniem i potrzebami konsumentów w tym zakresie. Więc można powiedzieć tylko tyle, że na pewno jest to trudniejszy kredyt, natomiast to nie jest tak, że jest to kredyt niemożliwy do dochodzenia, dlatego że takich spraw członkowie społeczności Życia Bez Kredytu wytoczyli kilkadziesiąt, więc to nie jest tak, że te sprawy są przegrane, wręcz przeciwnie. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu mamy już kolejny termin na orzeczenie, że wyrok będzie pozytywny. Wynikałoby to chociażby z umów końcowych i ze stanowiska stron. Jeszcze jest pytanie, to już będzie ostatnie pytanie, jak są traktowane wpłaty zrealizowane ponad 10 lat temu? Czy przepadają? No to o tym już dzisiaj trochę powiedzieliśmy, ale jeszcze podkreślmy to. No tak jak powiedzieliśmy, tutaj do każdej poszczególnej wpłaty jest termin 10-letni termin przedawnienia, więc jeśli rata została uiszczona ponad 10 lat temu, czyli tak jak dzisiaj mamy lipiec 2020 roku, czyli do końca czerwca, jeszcze lipiec, jeszcze koniec czerwca, przepraszam, to raty uiszczone do końca czerwca 2010 roku są przedawnione, wszelkie następcze raty jeszcze nie są przedawniane. Oczywiście teraz jest zależny ten moment wniesienia tego pozwu, tak? No bo im dłużej będziemy zwlekać, tym większa ilość rat nam się przyda. Sukcesywnie, co miesiąc jedna rata. Zrobiliśmy nawet takie wyliczenia wśród ekonomistów społeczności Życie Bez Kredytu, które doprowadziły do wniosku, że sektor bankowy rocznie na tym, że frankowicze nie pozywają, czyli w tej chwili ponad 90% frankowiczów jeszcze nie pozwało banki, to traci 6 miliardów złotych, czyli z drugiej strony można spojrzeć na to, że banki zyskują 6 miliardów złotych rocznie na przedawnieniu roszczeń frankowiczów. Tutaj chciałem jeszcze raz podkreślić, że w przedmiocie tychże tutaj roszczeń pozwy skumulowane moim zdaniem również są bardzo pomocne, dlatego że chociażby taki Fortis, jeżeli taka umowa zakwalifikuje się do pozwu skumulowanego, no to znaczy również, że jest to wzorzec bardzo podobny do innych kredytów denominowanych, który niesie nadzieję wygrania, więc też może Pan, Panie Michale, sprawdzić, czy takie pozwy skumulowane faktycznie są dla Pana przypisane. Jeżeli nie, no to wtedy będzie można rozmawiać o kredycie już po ubóstwie takim typowo indywidualnym, natomiast zachęcam do zweryfikowania, jest to oczywiście dobra droga, moim zdaniem, żeby zapoznać się. Dokładnie. Czy Pan Robert pyta, czy po skorzystaniu z zamieszczonego kalkulatora dostanie Pan inne informacje, oprócz tej, że ma Pan zapłacić 300 zł z góry za analizę? Otóż tak, Panie Robercie, przede wszystkim wykonanie analizy i przedstawienie oferty nie wiąże się z żadnymi kosztami. Natomiast jeżeli chce Pan się spotkać, żeby omówić już konkretnie swoją sprawę i potencjalnie być zainteresowanym w ogóle dochodzeniem roszczeń, no to wówczas oczywiście taka konsultacja jest płatna, ale tutaj, Panie Robercie, mam dla Pana dosyć dobrą nowinę, dlatego że w tej chwili z uwagi na promowanie właśnie tych pozwów skumulowanych mamy, zaraz to pokażę, specjalną ofertę rabatu na konsultacje online, czyli też nie muszą Państwo wychodzić z domu, w dogodnym terminie można skorzystać z połączenia chociażby przez Zoom i można skonsultować sobie 50% taniej swoją umowę czy warunki współpracy. Wystarczy, że Państwo wpiszą w czasie rezerwacji terminu hasło, kod skumulowany 50, ten kod jest ważny do 15 lipca i wówczas będą mogli Państwo również na ten temat bliżej porozmawiać. Także tutaj jest dosyć dużo różnych opcji, możliwości. Oczywiście czas jest na skonstruowanie konkretnie już odpowiedzi na każdy indywidualny temat i przypadek w zależności od tego, jak skomplikowana ta sprawa jest, wymaga takiej konsultacji bądź też nie, tylko może powiem, że od czasu, można powiedzieć, w ciągu ostatnich 100 dni policzyliśmy, że takich konsultacji odbyliśmy ponad 300. To pokazuje, że średnio w czasie koronawirusa, łącząc nawet niedzielę, 3 spotkania dziennie odbywaliśmy, więc to jest bardzo duża dawka wiedzy i większość z tych osób zdecydowała się na wytoczenie banku właśnie w ramach różnego rodzaju pozwów, w tym przypadku w ostatnich tygodniach pozwów skumulowanych. Ja dziękuję ze swojej strony bardzo za Państwa obecność. Najbardziej również dziękuję Panu mecenasowi za dzisiejsze przybycie i tutaj przedstawienie nam, omówienie całego, zreferowanie całego programu webinaru, w szczególności omówienie tych roszczeń, które no, skądinąd nawet podobnie brzmią, a jednak bardzo mocno się różnią, przedstawienia również różnic między teorią salda i zasadą dwóch kondycji. No i dziękuję za pytania, które tutaj członkowie społeczności Życia Bez Kredytu uzyskali odpowiedź. Dziękuję serdecznie. Ja również dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogłem się z Państwem spotkać. Mam nadzieję, że jakiś tutaj kaganek, jakieś wiedzy wniosłem i pozwoli to Państwu skuteczniej dochodzić swoich roszczeń z bankami. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Zachęcamy również do ewentualnie publikacji, linka dla znajomych, jeżeli byliby zainteresowani. Po takim webinarze on będzie dostępny oczywiście. Liczę, że czym więcej osób będzie wyedukowanych, tym bardziej prawdopodobne jest, że banki będą miały później w sądach, mówiąc kolokwialnie, konieczność zwrotu tych nienależnych świadczeń, a moim przekonaniem, które od 5 lat tutaj staram się nieść Państwu, moim przesłaniem jest to, że Nie można bać się banków, banki nie są jakimiś omnipotentnymi instytucjami, obecnie są to słabe podmioty, tym bardziej, że koronawirus jeszcze bardziej je, można powiedzieć, zdziesiątkował, mówiąc już językiem wojennym, także naprawdę nie ma czego się bać, jeżeli dobrze jest przygotowany pozew, dobrze przeanalizowana, wszystkie są okoliczności przeanalizowane, to śmiało proszę dążyć do tego, żeby pozwać bank, gdyż ochrona konsumenta jest bardzo daleko idąca i ona ma właśnie, można powiedzieć, urealnić to, co bank pierwotnie w sposób nieuczciwy pobrał. Także dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Życzymy miłych wakacji, miłego tygodnia, bo jest to tydzień już wakacyjny i do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia. Dziękuję.